Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Heroesowej Areny. Ja jestem Mateusz, a moim przeciwnikiem dzisiaj jest pan Hoplon. Z panem Hoplonem miałem już przyjemność grać. To były chyba nawet jedne z pierwszych odcinków, może nie na samym początku, ale wydaje mi się, że gdzieś blisko początków. Nie pamiętam rezultatów, ale zapewne mnie pogromił, zresztą patrząc na moje ratio. Dobrze, my gramy pomarańczką. Dajmy szansę demonom. Orb demona. Mi się wydaje, że demon ma przewagę. Demon w tego. Przystaniem bym mógł zagrać. Demonem bym mógł zagrać. Oj, tego nie oddam. Znaczy nie dam. Może, nie, że nie oddam. Będę jak pies ogrodnika. Okej. Okay. Generalnie cały ten banning to jest typowy pies ogrodnika. Okej. Okay. Wyrzućmy sobie akademię. Co my tu możemy jeszcze wbić? Okej. Okay. Rzucił coś, co chciałem zagrać. Markowie w demonach, kurde. Demon jest turbo mocny. Ale z drugiej strony, jakby mi wszedł szał, możemy zagrać demona, znaczy orka. Przystań w akademię. Fajny kombacik. A to? To jest chyba słabsze dla mnie niż akademia. Kurde, i gramy znowu przystanią. Okej, okay, gramy Freydą w Cyrusa. Czyli gramy przyszłą królową Imperium Gryfów w martwego gościa. Dobrze, co robi Cyrus? Powiedzcie mi, co robi Cyrus? Zwiększona liczba surowców do produkcji mini artefaktów. Okej. Okay. Nie najgorzej, no dobra. A co my mamy? Efekt zaklęcia hejt zostaje zwiększony o 0,625. Na każdy poziom bohatera. Zwiększa się również czar przy... Zwiększa się również czar... A! Okej. Okay. Dobra, wszystko czaje. Czyli możemy zagrać mocną inicjatywkę zwiększoną. Nie byłoby to złe. Atak, siła czarów. Atak, ale to nam się niweluje. Tu jest czaszka Markala, to też niespecjalnie. Bunty, fajne. Obrażenia zaklęć lodu. Inicjatywa dla małych jednostek. Obronka. Odbicie pocisku. Atak plus 3. 4 ataku. Troszkę defa. Obrona, atak i siła czarów, obrona, atak, obrona, siła czarów, szczęście, morali dużo. Okej, okay, a tutaj co jest? Szczęście, obrona, o kurde, to jest fajne. To jest świetne. Dobrze, pójdziemy sobie pod to, chociaż te dwa artefakty są mizerne, ale może coś tam sobie złożymy. Dobra, w każdym razie weźmy sobie, odpalmy skill wheela, odpalmy sobie to, odpalmy sobie knighta i weźmy sobie tak. A w ogóle, co my mamy w gildii? Sekunda. Ja tak już założyłem, że wezmę tą magię roku, a przecież... Okej, okay, boska siła, wytrzymka, oczyszczenie, teleportacja i wskrzeszenie, czyli słabo. No nie jest to najlepsze. Moglibyśmy wziąć mrocznego i rzucić im szał. Plus wampiryzm, jakaś wrażliwość, cierpienie, mass slow. Dobra, wejdźmy sobie w skill wheel i pokmińmy. Wydaje mi się, że można by się w niego wbić jak najszybciej.
zrobić sobie coś takiego. Zrobić tak. Karę boską. To już mamy 16. To już mamy dużo. Ewentualnie moglibyśmy dobrać ekspercką magię mroku. Bez grupówek. Dla samego szału i wampiryzmu. I dobrać... Aha, łaski nie dobierzemy. Chyba, żebym posiadł na środek. Ale wziąć sobie chociaż ma slowa, nie? No spróbujmy coś takiego dostać. I mamy na to mało punktów. Prawda, no nie pójdziemy w tego, ale żeby pójść w speckę tej naszej panienki, to bym musiał zagrać czyszczenie i boska siła, odbicie pocisku i wytrzymałość. Zamiast boskiego przewodnictwa. Nie, zagrajmy tak jak to mówiłem, trudno. On się nastawi na magię światła i to będzie jego błąd. Czy ten, to że on się nastawi na magię światła, coś zmienia w kontekście moim? Nic. Znaczy, chyba, że ty masz może przyspieszenie. Okej, ty masz przyspieszenie. To zmienia postać rzeczy, ale kurde, jakby tu była prawa moc. Tak, mamy wytrzymkę, mamy boską siłę. Szczęście, teleportacja, jest wskrzeszenie, tylko że... Dobra, może weźmy tą ekspercką magię światła. Ale to tak, to coś bym musiał wziąć trzech mistrzów, musiałbym iść na środek. Dobra, inaczej, zobaczymy co nam da. Ale ja już mam magię światła. To właśnie, to bez sensu. Bo wydaje mi się, że magia... Chociaż kurde, ten... Mass Haste, jeszcze tam mam inicjatywę. Ten łucznik by strzelał dwa razy szybciej. Zróbmy to. Pójdźmy pod Mass Haste'a. Co on ma latającego? Gina. Klozeta. I tyle. Dobra, weźmy lepszy kontratak. Co, to tylko jeden talent, żebym... Ten? Tak, tylko jeden talent, okej. No dobra, ekspercka magia światła, no nic na to nie poradzimy na razie. Jednostki bohater pozbywający się magią potrzebowały tylko połowę. Okej, to też nie jest złe, ale... Nie. Weźmiemy dowodzenie. Weźmiemy kontratak. Nie chcę dyplomacji. Weźmy lepszy kontratak. No nie chcę tej dyplomacji, stary. Odwalcie się. Ja pierdziele, jaki uparty typ. Dobra, eksperckie szkolenie to chcę. No jest to magia mroku, ale... Okej, oczyszczenie i boska siła, no... Max rolka na wszystkich. Ale to jest coś, co bardzo jest mi potrzebne w życiu. Wieczne światło. Okej. Po raz kolejny nie. Oczywiście, że nie może mi to wejść. No bo po co? Po co by mi to miało wejść? Może zejdźmy sobie z... O! Jest werbunek. Dobrze. Boska siła i prawa moc. Wolałbym wytrzymkę. Cofnijmy może sobie to dowodzenie. Zapolujmy na... Tak, zapolujmy na wytrzymałość. Empatia. Jak najbardziej.
Ekspercki kontratak, okej. Eksperckie dowodzenie, okej. Boskie przewodnictwo, jak najbardziej. Atak, jak najbardziej. Ucznictwo, jak najbardziej. Lepszy atak, jak najbardziej. Idziemy sobie na środek. Idziemy sobie na środek. Wydaje mi się, że walki z akademią nie są szybkie. Że akademia nie ma dużej szansy, żeby mnie zbombić. Tak na start. Co prawda gram na magów i nie wziąłem szczęścia pod odporność na magię. Może mnie to przeciąć. O proszę, pan Hoplon zrobił jeszcze dłuższą turę niż ja? Niesamowite. Czyżby chatka maga była niezachwycająca, czy po prostu nie wiedział, co wziąć? No i szczerze mówiąc, nie mam pojęcia ja, co mam wziąć. A nie, wiem. Chciałem iść to. Tak. Tak, wszystko wiem. W ogóle jakie mamy statystyki? Mizerne. 6-8. 1-5. 3 morali. No. Tu się troszeczkę zboostujemy. Będziemy dużo szybsi, no. Jakby tych statystyk za bardzo, no to tutaj jest troszeczkę ataku, tak, ale... Ale tak poza tym, no to... To chyba ta ścieżka mi się wydaje najlepsza, tak? Będę mieć boosty do inicjatywy. Czy ja mam wskrzeszenie? Chyba mam wskrzeszenie. Zaraz sobie zobaczymy. Chyba mam wskrzeszenie. Dobra, co mi jest potrzebne? W sensie, dwa siły czarów to mi niewiele zrobi. Okej, mam wskrzeszenie, ale wskrzeszenie mi gówno daje, tak szczerze mówiąc. Oczyszczenie. Mamy wytrzymkę, mamy boską siłę. Ja bym poszedł... Ile my mamy wiedzy? 6 wiedzy. To mi nie będzie potrzebne. To mi nie będzie potrzebne. Okej. Pójdźmy sobie chyba atak obrona, co? Czy atak i siła czarów? Chyba atak obrona. Jakby moc tych zaklęć światła zwiększa nam ekspert. Sama w sobie... dobra, idziemy tu oczywiście. Sama w sobie... no ja nie mam jakiś turbo czarów, tak? Okej, fajnie. I tu też fajnie. Dobrze, mamy dwa talenty do wycofania. Ostatecznie tą boską siłę mógłbym wyrzucić. Okej, mamy ekspercki atak. Mamy szał bitewny. Weźmy, zróbmy tak, żeby dostać karę boską. Dostaliśmy karę boską, cudownie. Wycofajmy to, żeby mieć większą szansę na łucznictwo. Powstrzymana szarża, ok. I ucznictwo, bardzo dobrze. Dobrze, jest tak jak chciałem. Nie dostałem za bardzo golda. Trzeba gdzieś się pilnować. Myślę, że nie zagramy pod kawalerzystę. Chyba, że... Ja na pewno nie będę w stanie... całej kawalerii ulepszyć. W sensie inaczej, kawalerię będę w stanie ulepszyć, ale nie będę w stanie ulepszyć wiele poza tym. Nie mam golda, bo wydałem w chatce.
Więc lipa. Artefaktów też sprzedać nie mogę, więc też lipa. To jest w ogóle moim zdaniem troszeczkę, ja bym to troszeczkę przearanżował na tej zasadzie, że może powinniśmy móc na przykład sprzedać takie artefakty, a nie tylko je przerabiać na hajs. Znaczy nie wiem, czy to by było dobre dla balansu, ale wydaje mi się, że byłoby to fajna opcja. Tak naprawdę większość frakcji by na tym skorzystało. Chyba większość. Na pewno Loch. Na pewno Akademia, bo oni mogą kupować chyba artefakty. Na pewno Przystań, by to zbufowało. No dobra, to by były mocne buffy dla tych dwóch klas. No nie wiem. A, zresztą. Nie, ja tu jestem od balansu, ok? Dobra, mamy 70 many. Zastanówmy się, co tu zagrać. Wydaje mi się, że zagramy czempiona. Szkoda, że nie mam odbicia pocisku i prawej mocy. To by było świetne. Dobra, gryf będzie pikujący. To myślę, że na bank powinniśmy to zrobić. Tak, pikujący gryf. Weźmy sobie ciebie. Weźmy sobie ciebie. Weźmy sobie ciebie. Licząc, że zwali niż dwa razy. Weźmy sobie ciebie. Kurde. Problem jest z tym, że gramy na maga. On może mieć szały hipnozę. Ja bym dla bezpieczeństwa chyba zagrałbym właśnie tego. Wiem, że on jest, ma mniejszą rolkę, nie? Ale wydaje mi się, że to może się opłacić. Wydaje mi się, że... Chyba wolę ciebie. Tak, zagrajmy coś takiego. I tak, teraz tak, na pewno ciebie potrzebujemy, ciebie potrzebujemy. Na pewno ciebie potrzebujemy. Na pewno ciebie potrzebujemy. Teraz tak. Przydałoby mi się troszeczkę was. Więc tak, zrobimy sobie w ten sposób. Zrobimy sobie w ten sposób. Teraz tak, ile kosztuje mnie? Pięć tysięcy, okej. Pięć tysiąc, dobra. 160, okej, ale to jest pikuś, tak? Więc teraz weźmy sobie 5 tysięcy. Powinno starczyć. Ulepszmy go. Dobra. Okej. Starczy. Spoko. 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 Dobra. Możemy grać. Dobra. Bo już się bałem, że znowu... Przepraszam. Wolałem sobie to policzyć, bo po ostatniej gierce to bym czuł lekki niesmak i przykrość.
to mi coś da? 6000 expa. Gówno mi to da. A tych nie sprzedam. To jeszcze mógłbym sprzedać. 6 to bym miał 8,5. Czyli mamy 9 plus 8. Czyli potencjalnie bym miał level. Ale czy coś mi z tego levela przyjdzie, że ja sobie to wgram? No nie. Łaskę co najwyżej bym mógł dostać. Tylko jaka jest szansa, że ja dostanę łaskę? W sensie, znaczy nie, inaczej. Stuprocentowa. Kosztem dwóch obrony. Chyba, czekajcie, na pewno. Czy 8500? 8500, czyli mamy 9000. No tak, no jak nic, to powinno starczyć, tak? Przepraszam, czuję się najgłupszym człowiekiem na świecie, nie? Ale to powinno to starczyć. Jak to nie? Ja pierdolę! Przepraszam! Jak ja to policzyłem? Nie wiem! No nie wierzę! Jestem... Aaa, daj, idźcie spokój. Matematyka nie okazała się zbawienna. Dobrze, moi drodzy, omówienie buildu. Nie chcę tego widzieć. Nie chcę tego widzieć. Chodźmy, o, chodźmy se tu. Mamy ataku 9, 11 obrony, 2 siły czarów, 7 wiedzy. Moralce 3, szczęście 2, 70 many. Kontratak, dowodzenko, atak i magia na ekspercie. Mamy eksperckie szkolenie i kontratak. Wzmacniamy sobie hejsta. Mamy wszystkich mistrzów. Mamy boskie przewodnictwo, łucznictwo, karę boską i szał bitewny. Do tego mamy wzmocnienie inicjatywy, szanse na odparcie i szczęście dodatkowe. I mamy 17 level. Plan jest taki, żeby strzelać i dużo bić. O! Proszę. Jak ja to zrobiłem? W sensie... Nie no, przecież... Nie wiem, ja to muszę zobaczyć jeszcze raz na odcinku. Ty no, przecież... Nie wiem, nie mam tych danych przed sobą. Ja pierdzielę, pomyśleć, że ja kiedyś w młodości, czyli w zamierzchłych czasach, dwa wieki temu, chodziłem na różne olimpiady, inne konkursy z matematyki i byłem nawet dobry w tym. Ba! Nigdy nie miałem problemu z matematyką. Nigdy! Z niczym! Po czym wystarczy, że odpalę nagrywanie i ja nie potrafię liczyć! Totalnie! Czy ja kupiłem te machiny? Bo się mogą przydać? Tak. Dobrze, mamy tłum sabotażysty, mamy wybuchowego. Obstawiam, że będzie wlatywacz. Wlatywanko i magia zniszczenia. No dobrze. Czy to nas w czymś ratuje, że ja widzę, jakie on ma jednostki? Specjalnie. Zobaczymy sobie. Co też ten pan przeciwnik wykminił. 9, 8, 12, 13. Nie są to jakieś zabójcze statystyki. Tak mi się wydaje. Troszeczkę niefortunna jest to mapka. Jak mi się wydaje.
możesz sobie stać tutaj. Wy tak. Ty, żebyś wjechał w kogoś z tych. Ty sobie spikujesz, więc ty jesteś obojętny. Czekaj. Może w ten sposób, co? No beznadziejne ułożenie jest tej mapy. Totalnie nie pod wjazd. Tak dla mnie, nie? A ja mam taki dziwny build, że tak niby chciałbym troszeczkę postrzelać z kusza, ale w razie czego to też pizgnę, nie? No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wolałbym, żeby... Chciałbym w końcu wygrać. Tak powiem. No niestety. Niestety, no ale zobaczymy. Okej. Okay. Jakie specki ma nasz przeciwnik? Eksperckie szczęście, lepszy atak. O. Kto się rusza pierwszy? Ojojoj. To zaboli. Chyba, że mój bohater się ruszy. Nie, Frejda się rusza po czarodzieju. Niedobrze. Ja bym polecał go uśpić. 4 do 6. 20 do 30. Możemy Gina wyeliminować na starcie. Tak, zróbmy to. Au! Czemu 20 do 30 i zadałem mu za 21, no? Czemu nie mogło być 30? Ze szczęściem. A on mi ze szczęściem musiał oddać. Au! Ty mały gnoju. Może jednak trzeba było brać czempiona? To będzie magia mroku. Tak, to jest magia mroku, więc to będzie rozkład i pochłonięcie artefaktów. Czyli niedobrze, że stoję w takiej grupie, ale mamy naszą zbroję, mamy 20%. No bo będzie mnie boleć to szczęście. Okej, okay, rozkład na niego, super. Mass haste. Czy no tutaj to chmurka. Nie, bo ty nie jesteś pod chmurkę. Nie, czy ty jesteś chmurką? Wezwanie burzy, nie pamiętam. Okej, 10 wytrzymki, 25 inicjatywy. Okej, mamy oczyszczenie. Ile to wskrzesza? 3. Okej, nie ma lipy. Zacznijmy od mas hejsta. Mhm. Co tu wykminisz? Pewnie wleci klozetem. Klozet mocno przypierdzieli. Boję się tego. Troszkę się boję. Ale dobrze, jeśli on nam rzuci rozkład, to ja rzucam grupowe oczyszczenie. Każdym powinienem się przesunąć, moim zdaniem. Ty, mi się wydaje, że powinieneś tepnąć go. Zobaczmy, jeśli on się tym ruszy, to ja teleportuję go tutaj. No zobaczymy. Co zrobić z tym klozetem?
tak mi pizgnie. I tak mnie to zaboli. I tak będzie łucznik bity. Niestety, ale to zaboli. Pytanie, czy mój gryf też dostał... Nie dostał już tego. Mass Haste'a. Trudno. No, co tam, panie, wymyślisz? Ej, ty... No, czy on ma jakąś zboostowaną prędkość? Halo, mogę zobaczyć? Dziękuję. Nie. Czemu on ma tyle? A, bo tu jest plus 1 do szybkości istoty. Okej. Spoko. W sumie trzeba było wziąć... Ile? A, 3, dobra. No dobra, no tu jest sprawa prosta, pizgasz mi tutaj. No, jakby... Nie oszukujmy się. Wiadomo. Dobrze. Czy osiłka? Może osiłka bym tutaj rzucił. Tak szczerze. To nie jest zły deal dla mnie. Bo fanatyk z czasem będzie zadawał dużo większe obrażenia. Ja teleport wciąż będę miał. Więc tak naprawdę dużo lepszy dla mnie by było chyba właśnie tak zrobić. Okej. Ile? Dobrze. Grupowy rozkład, więc... Dawaj. Dawaj grupowy rozkład. Nie wierzę, że nie masz. Nie szedłbyś magiem roku, gdybyś nie miał grupowego rozkładu na akademii. I taktyka na przeczekanie. Musisz mieć, stary. Czuję, że masz. Dawaj. Oby weszło. Mam 20%, to jest dużo. To jest 1/5. Albo on ma tyle tych czarów i się zastanawiam, ma slow czy rozkład? Wrażliwość? Czy osłabienie? Ho, ho, ho. No dawaj, stary. Aż mi muzykę przełączyło. Kurde. Co tu możemy zrobić? Uważam, że chyba się wpakowałem w srogie bagno. A, powie cierpienie. Kurde, a kto odparł czar? Czy łucznik? Paladyn, mroczny kapłan. Weź sobie zwejtuj na razie. Aha, tak fantastycznie. 0 do 2 7 do 21. Dobra. Pizgnij jego. Dobrze. Dobra, no pizgnij jego. Jest szansa, że go zabijesz dwa razy. Oczywiście nie jest. Na 40, dobrze. Wyeliminowany jest ten. Ten i tamuj.
Ty możesz wskrzeszać w nieskończoność, czy tylko dwa razy? Mi się wydaje, że dwa razy. Chyba lepiej by było... Co ty masz? Ty masz pośpiech. Czy kusznika? I my mamy boską siłę, nie? Wskrzeszmy sobie kusznika. Cierpienie masz. Możesz klozeta wzbić mocno. On ci mocno też odda. Jara, wyeliminuj tego. Ja wiem, że stracisz się, ale... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Weź grupową boską siłę. Tak w sumie to waituj. No tu mi wysadzisz go, nie? Zapewne mnie to zaboli mocno. No, możemy się tak bawić w kotka i myszkę, że ja będę sobie rzucał oczyszczenie, ale ja nie będę sobie tak mógł rzucać oczyszczenia, bo on mnie zaspamuje tą maną, więc rzucimy wytrzymkę. Okej, czterech za... Jak to bez kontrataku? Jak to tak można bez kontrataku? To tak nie fajnie. Czy on ma ucznictwo? Tak, ma. Więc pizgnięcie w niego nie jest wcale złym pomysłem. Zgnięcie w niego również, bo za chwilę nas zablokuje. Nie zablokuje nas, bo Serafem przejdę na inne miejsce. Dobrze. Strzel w niego. Nie miał rozkładu? To by była dla mnie bardzo pozytywna wiadomość. Bardzo. Czekajcie. Gremlin jest tam. Czyli jest za... Gryfem, więc gryfem teraz spikujemy w gremlina. Strzelcem. Dobrze by było chyba łowcę, znaczy tego tytana zaatakować. Frejda musi rzucić wytrzymkę. Aha, chciałem powiedzieć, że jeszcze łaskę mamy do rzucenia, ale przecież łaski nie dostałem, bo nie wbiłem levela. Debil. A te dwa obrony to nie jest jakoś dużo, nie? Raczej nie zmieniłoby nam to wyniku, aczkolwiek zobaczymy, jeśli będzie to bliska gierka. Na pewno na razie zapowiada się na bardzo długą.
To nie wiem, zobaczymy. A czemu nie ma timera? Co on zrobił? Znamie czarodzieja na kusznik. Aha. To to jest coś, co bym wybitnie nie chciał. Trzech możesz ściągnąć. Czterech możesz ściągnąć. 52. 45. Ja bym ściągnął trzech. Możesz spikować. Okej, okay, prawie będziesz przed nim, więc zarąbiście. Czekajcie, bo on ma cierpienie. Co dawało cierpienie? Cierpienie osłabiało atak? Osłabienie chyba. Cierpienie było przeciwieństwem do boskiej kary. Kurczę, żałuję, że nie wziąłem. Boskiej siły, przepraszam, co ja gadam. Nie wziąłem wiecznego światła. Okej, okay, to jest niefajne. Korzystano już zdolność. To też jest niefajne. Musimy tak stanąć. Okej. Okay. Klozet nie powinien mieć dostępu do mnie. Okej, okay, bardzo dobrze. Im więcej łucznik postrzela, tym lepiej. Dobra, no pizgaj, no co masz zrobić, nie? Tak. Typowa wytrzymałość. Bo tak, co my mamy? Przyspieszenie i boska siła. I cierpienie. Cierpienie... Nie mogę sobie rozwinąć, co daje cierpienie. Ale nieważne. Okej. Okay. Wytrzymka. Czy oczyszczenie. Nie no, grupowa wytrzymka. Masz wjazd. Niech on sobie stanie tutaj. Tak mi się wydaje. Dobrze byłoby przenieść tego mojego kusznika, ale generalnie dużo bardziej mi zależy na tym, żeby on strzelał i strzelał i strzelał. Zobaczymy. No, nasz chłop tutaj niewiele zrobi, więc na razie niech ten chłopiecek... Chociaż czekajcie. Gdzie jest mój kawalerzysta? Tam. Lepiej, żeby on piznął w niego. Bo gremlin umiera. Aha. Dobra. Tego nie przewidziałem. To było misunderstanding. Ale dobra, bo on umiera teraz. Tego jest za dużo. Dobrze, rzucił mi znamie czarodzieja. Co on może mi rzucić? Z magii mroku. Szał? Hipnozę? Liczmy, że wejdzie odparcie, no. No zawaliłem nie biorąc... Tak, minus było branie magii albo boskiego przewodnictwa. Chociaż jeszcze taki minus. Teraz wszystko mam powrzucane. Teraz mogę sobie go przyspieszać, prawda? Rzuci
rzucimy najpierw oczyszczenie. Czy lepiej boskie? I zachować sobie wskrzeszenie? Co to jest? Okej. No to mi się nie podoba. Tak bardzo mi się to nie podoba. Ale cóż zrobić? Dobra. Przepraszam, a z czego on został? Aha, wyzwanie burzy. Okej. Okay. Oj, panie Gremlin. Weź se pan to. Dobrze. Jasne, no możesz mu pochłonąć artefakty i oni sobie wstaną. A nie, czekaj, temu już pochłoną artefakty. Jemu pochłoną artefakty, więc Gremlin już nie wstanie. Wstanie zapewne mag. Problem w tym, że Gryf nam umiera. Gryf nam może umrzeć. Pytanie... Nie, chyba będzie trzeba Rakshasa pisknąć, nie? Szał na fanatyk. O ja pierdziele. Dobra, to już jest po gierce. Nie, nie jest po gierce! Ej, czemu mu to nie weszło? Przepraszam, ja tego nie rozumiem. W sensie... What the hell? Czy nie wiem... Oczyszczenie... No to teraz jest GG, nie? To już w ogóle ja... Mogę se... klikać tylko. Sorry, nie? Jakby... Kuźwa, no... Ej, co ma... Co to ma być? Co za gówno, ty? No, ej, jak to działa? Czy... Przecież no powinno... Nie wiem, dajcie mi przeczytać. Bo może ja czegoś nie rozumiem, ale no... Mi się wydaje, że oczyszczenie powinno ewidentnie to zczyścić. No ja tu już mam po gierce, nie? Nie wiem, no... Zgłupiałem, ty, i proszę o poradę. Dlaczego oczyszczenie... Nie ściągnęło mi szału? Jeszcze oczywiście... Odporność na magię musiała wejść na kuźwa wyzwanie burzy, ale na to już nie mogła wejść, nie? Na to nie mogło to wejść. Nie wiem, jakby... Słabe to trochę. W sensie... Nie wiem, co mam wam powiedzieć. No to trochę jest mi przykro, nie? Jakby... Byłem pewien, że to tak zadziała. Przeczytajmy, to, jak działa oczyszczenie.
Usuwa czary mające pozytywne działanie z oddziałów wroga oraz czary mające negatywne działanie z oddziałów sojuszniczych. Skuteczność zależy od poziomu maga rzucającego zaklęcie. Jest mało prawdopodobne, aby zaklęcie rzucone przez maga niskiego poziomu usunęło czar nałożony przez maga wysokiego poziomu. Okej. Okay. Czyli po prostu on ma więcej spell powera. Okej. Okay. Co jest? Aha. No tak. No przykro. Przykro. Bo uważam, że ledwo, ale gdzieś jakaś tliła się nadzieja. Bo ten łucznik, tego sporo jak mu tam jest, fanatyka, mogło tu wiele namieszać. Weźmy sobie. A gdzie jest moje boskie przewodnictwo? Aha. I zaję. Za trzy? Wow. No cóż, moi drodzy, raz się przegrywa, raz się przegrywa. No to już standardowa taktyka. Ej, kurde ty! No ja po prostu się czułem tak, że... Okej, okay, mam w odwodzie to boskie... ten. Znaczy oczyszczenie. A to dupa, nie? No cóż, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja powiem Mateusz, wy byliście wy. A to było Heroes 5 Arena. Przykry pojedynek. Trudno. Takie też się zdarzają. Pa, pa.